Szczęść Boże, pozdrawiam. Cieszę się, że Dom Życia w Góralach ma już 25 lat. Tak teraz chwilkę myślałem, to ja trafiłem tam, o ile się nie mylę, to był rok 96 wiosną. I to dzięki Heniowi Gojowi, mojemu takiemu dalszemu kuzynowi, który z Lublińca nas, z Oazy, paru chłopaków z Oblackiej parafii, po prostu zabrał tam kilka razy na całą sobotę, czy tam jakiś inny dzień, żeby też tam pomóc, bo to wtedy dopiero ile tam były początki, pierwszy rok czy pierwsze miesiące, żeby tam coś poogarniać, proste rzeczy, coś tam pamiętam, żeśmy kopali tam, gdzie teraz jest ten taki salon i kuchnia, to te piwnice pod spodem, bo tam nie było podpiwniczenia i te piwnice żeśmy kopali, to jeszcze żył tato ojca Ryszarda, mama tak samo też, ona wtedy nam robiła zupę, pamiętam, gotowała, a nas tam było paru chłopaków, 4-5. I żeśmy tam kopali to. I tak samo taką rurę co deszczówka tam z tej stodoły, wtedy to stodoła jeszcze była, która była przerabiana na kaplicę. No i tam trzeba było te rury wkopać troszkę w ziemię, tam wzdłuż ściany, wzdłuż fundamentów, żeby tam w dół to szło tam prawda, na tą łąkę. No i to takie drobne rzeczy. To tak było pierwszy raz, a później oczywiście przez lata wiele razy się tam bywało przy różnych okolicznościach. Raz, drugi było tam spotkanie organizacyjne Festiwalu Życia, wtedy jeszcze w Kodniu. No i jakieś tam przeróżne wydarzenia. Także taki piękny czas, dobre wspomnienia. No ja przyznam, że dla mnie to się tak kojarzy, tak, nie tylko z kozami, nie tylko z ikonami, które swojego czasu były też tam pisane dość dużo. Dużo pamiętam też właśnie gdzieś tam spotkań z Leszkiem, z Kaliną i oczywiście ojciec Ryszard. I pamiętam, dla mnie to był taki też ważny moment, kiedy tam jeździliśmy właśnie, to z chłopakami, tam z Henkiem z Lublińca. To dla mnie to była końcówka liceum, 96, 97 miałem maturę. No i potem szedłem do nowicjatu. No i to były takie dla mnie momenty, kiedy decydowałem się, no, pójść do tego nowicjatu, czy nie pójść, prawda? Wybrać to, czy nie. Odpowiedzieć na to Boże wezwanie. Czułem, że Bóg tego chce i wiem, że tak jest. Ale to się tak dokonywało wtedy, w tamtym czasie, taka walka wewnętrzna. I ojciec Ryszard, jak tak przemawiał, to do mnie to bardzo trafiało. I wtedy, właśnie w 97 w lipcu, też któregoś dnia tam w Góralach, kiedy po takim dniu pracy wieczorem w tej stodole wtedy jeszcze, tam ojciec nam muszę odprawiał, no to tak mówił bardzo energetycznie, że Jezus jest drogą, prawdą i życiem. I pamiętam wtedy tam po tym mszy, kiedy już wszyscy wyszli z tej stodowej kaplicy, sobie tam sam troszkę zostałem jeszcze się pomodlić. I wtedy tam, pamiętam, Panu Bogu powiedziałem, pójdę na tego księdza, że tak powiem, tak zwyczajnie. Czyli po prostu powiedziałem Bogu tak, że chcę rzeczywiście pójść do nowicjatu, do oblatów. Otwarłem sobie tam Biblię, która leżała przed ołtarzem. Tak bardzo to były kameralne, takie proste warunki. Tam z tyłu polonez jeszcze stał od ojca. No i wyczytałem tam właśnie, żeby zaufać Bożemu Słowu. Dać się poprowadzić temu Słowu, które jest mocniejsze niż tam wojsko, rydwany, faraona i tak dalej. No i cieszyłem się taką wolność bardzo w sobie. No i dla mnie górale to mi się tak właśnie kojarzą z ciszą, z modlitwą, z doświadczeniem Boga. Tak, z taką bliskością Boga, z obecnością Boga mi się kojarzą górale. No i niech żyją, niech kwitną, niech jak najwięcej ludzi może też doświadczać tam piękne życie w tamtym miejscu, rozwijać się, wzrastać. Bogu dzięki za to miejsce i za wspólnotę dobrego pasterza. Niech Bóg wam błogosławi. Pozdrawiam. W Góralach zamieszkałem około 2010 roku, gdzieś 10 lat temu. Będąc po pewnym kryzysie, jaki miałem, i tam dostałem taką szansę, żeby odpowiednio nabrać dystansu do zewnętrznych rzeczy, żeby
też utemperować pewne moje cechy charakteru. I w trakcie mojego pobytu długiego, kilkuletniego w Góralach, czułem i widziałem, jak bardzo fascynacja Jezusem Chrystusem wpływa na moje życie, jak przynagla mnie do czynienia dobra, jak bardzo kieruje mną ku miłości bliźniego, jak bardzo potrafię zrezygnować z siebie dla dobra współbrata, siostry, kogokolwiek, nie? I że po prostu człowiek jest dla mnie po prostu towarzyszem. I odkryłem taką moc pomagania. Gdzieś ta pomoc do dzisiaj towarzyszy mi w moim charyzmacie, jakim jest gościnność, otwarte serce dla każdego, który przychodzi do domu życia. W tej chwili najważniejszą taką rzeczą i owocem mojego pobytu w domu życia w Góralach jest to, że na co dzień żyję Bogiem i z Bogiem. Nauczyłem się słuchać tego, co za pomocą Ducha Świętego Pan Jezus chce mi powiedzieć. Bardziej stałem się czujny na zakusy złego, kiedy w domu kończyłem jakąś pracę, był już wieczór, to znajdowałem czas na to, aby w pokoju, w samotności albo w kaplicy, żeby pochylić się właśnie nad Pismem i zobaczyć, co dobrego czy złego wydarzyło się w moim życiu. W tym dniu pamiętam bardzo dokładnie moje bycie pasterzem, takim pasterzem, że miałem swoje kózki, duże stado, ponad 30 sztuk i byłem takim pasterzem, ich opiekunem, karmiłem, przyjmowałem porody, doiłem przede wszystkim z mleka, robiliśmy sery żeśmy wędzili. To cała taki sposób właśnie robienia czegoś z samej natury. Nie? To po prostu i to było moje takie te kuski, to takie moje oczka w głowie. I bardzo mnie radowały, czasami mnie wkurzyły, czasami byłem zły, że któraś uciekła, albo że gdzieś tam się zaplątała i nie zapomnę tych wyścigów. Kózki potrafią naprawdę bardzo szybko biegać i gdzieś pościgi za taką kózką, nazywa się blondyna. Może kiedyś dobry Bóg da powrócić burzy domi, gdzie leniwa rzeka płynie. Wrócić chcę, gdzie mój dom, gdzie mój dom, tam nad rzeki mi
domu życia w Góralach trafiłam ponad 11 lat temu przez siostrę zakonną, siostrę Różę, która ona mi załatwiała ten pobyt. Na początku ciężko było mi się odnaleźć w tym domu życia, ale później szybko się odnalazłam, dużo właśnie doświadczyłam w tym domu, nauczyłam się gotowania, sprzątania, modlenia się. Ten dom traktowałam jako swój dom, taki, którego w życiu swoim rodzinnym nie miałam. Tam uzyskałam wiele ciepła, życzliwości, miłości, której tak naprawdę nigdy nie miałam. Dużo się nauczyłam dzięki tej wspólnocie. Do dnia dzisiejszego mam kontakt z osobami ze wspólnoty. Dla mnie najważniejsze wydarzenie w domu życia było to, że mogłam rozwijać swoją pasję, opiekę nad dziećmi, bo jak się wprowadziłam do tego domu, to za jakiś czas urodziła się Marysia, pilnowałam ją, śpiewałam. Dla mnie to było dużo właśnie, że mogłam całą siebie dać do tego maleństwa. Między innymi nauczyłam się tam gotowania. To raz właśnie gotowałam, pilnowałam Marysię. Dla mnie to był super czas i wiele zyskałam dzięki temu domowi. Stałam się innym człowiekiem. Pobawić Szymonem, Zosią, Klarą, Justynką, Martą i Tom i Emilką. I przyszłam tutaj, żeby się pobawić z ciocią Kasią, z ciocią Paulinką i się pobawiłam z Justynką. Bawię się ciągle, a wie Justynka. Teraz to jest Klara, koniec mojego mówienia. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Dzień dobry, mam na imię Justynka. Przyjechałam z Katowic do Górali, żeby się pobawić z moimi koleżankami i kolegami i z innymi. I z Tereską i z innymi. I z ciociami. No i jeszcze. A i mówi jeszcze i diu diu. Jeszcze mówi kocham cię. Co sprawiło, że znalazłeś się w domu życia w Góralach? Rok temu, to był styczeń 2009, moja mama, ponieważ jestem alkoholikiem, szukała po prostu jakiejś drogi wyjścia dla mnie, żeby jakoś im pomóc i ten znalazła Opolską w Katowicach, zaprowadziła mnie tam, byliśmy tam na Eucharystii. Po Eucharystii rozmawiałem z dziewczyną z Opolskiej. To była dosyć krótka rozmowa ogólnie o moim życiu i powiedziała mi, że i tak, jeżeli czegokolwiek poszukuję, no to najpierw muszę iść na odwyk. No więc uznałem, że nie warto w ogóle tam wchodzić w to, ani w układy z nimi, ponieważ zaproponowała mi wtedy, że mogę przychodzić na Opolską i do klubu mogę chodzić.
Oczywiście mnie to nie interesowało. Później znowu w kwietniu, gdy wylądowałem na ulicy już bez niczego, bez nikogo. Wszyscy mieli mnie dosyć. Poszedłem na Opolską poprosić o pomoc. Poprosiłem, rozmawiałem wtedy z Krzysiem Dreweckim. Krzysiu załatwił mi odwyk w Lublińcu. Powiedział, że po odwyku postaram się załatwić, że będę mieszkał w Góralach. No i tak trafiłem do Górali. Mieszkasz tu już 8 miesięcy. Wyprowadzasz się z tym. Powiedz, co się zmieniło w twoim życiu przez ten okres? Jak tutaj byłeś? Co najważniejsze, uspokoiłem się. Ogólnie z natury jestem człowiekiem bardzo porywczym i nerwowym, ale jakoś nauczyłem się powstrzymywać swoje nerwy, emocje, żeby po prostu nie wybuchać od razu i tak dalej. No i ostrzegać ludzi, że po prostu jestem zły, mówić im to, a nie siedzieć cicho, a w pewnym momencie po prostu wstać i nie wiem, albo rzucać czymś, albo bić kogoś, albo ten. To było chyba najważniejsze, że też nauczyłem się z ludźmi, nauczyłem się też szczerości takiej, rozmawiać z ludźmi szczerze, co myślę, nie ukrywać niczego. To są takie dwie najważniejsze rzeczy, których się nauczyłem tutaj. No i też na pewno żyć na trzeźwo. No i po prostu mieć cel jakiś w życiu i dążyć do tego celu, nie tylko mówić, ale też robić to, co się myśli. No niestety, życie jest ciężkie, no i trzeba jakoś dążyć do celu, ponieważ jeżeli będziemy się szybko poddawać i nie wierzyć w siebie, no to nic ten. A na pewno wiara w Boga pomaga, ponieważ Bóg pomaga. Czuję się na dzień dzisiejszy dużo lepiej. Jak wspominasz te 8 miesięcy? Dobrze wspominam. Trudne sytuacje, jak sobie z nimi radziłeś? Nie miałem tutaj specjalnie. No, chyba najtrudniejszą moją sytuacją tutaj było, jak musiałem podjąć decyzję, czy zostaję, czy wyjeżdżam. To była najtrudniejsza moja sytuacja w całym moim pobycie tutaj, w Góralach. Bo nawet chyba przyjazd tutaj już po odwyku nie był aż tak trudny, ponieważ najtrudniejsze co było, no to była ta decyzja, że pójdę na odwyk. A już później po odwyku już było mi lżej. Tutaj przyjechać i ten. Najtrudniej mi właśnie było podjąć decyzję o wyprowadzce. To nie było łatwo, bo to się znowu wiąże z dużymi zmianami w moim życiu. Tak poza tym bardzo dobrze wspominam ten czas. Myślę, że coś też od siebie dałem tutaj. Coś zrobiłem. No życie w Góralach mi akurat dużo dało. No i pomimo mojej wyprowadzki, no będę utrzymywał dalej kontakt z Góralami. No, tutaj z ludźmi z Górali. No, tak samo jak i z Katowica, z ludźmi w Katowicach. No. Powiedz mi, Piotr, jak trafiłeś do wspólnoty? Ja na wspólnotę trafiłem, kiedy jeszcze brałem narkotyki. Zaprowadził mnie tam kolega. Poszli mnie tam, dlatego, że można tam się było napić kawy, herbaty, posiedzieć spokojnie, można się było ogrzać. Na zasadzie tylko i wyłącznie przejścia się i jakby wykorzystania tego, że tam jest ciepło i spokojnie. Później zacząłem przychodzić częściej. To było już po moim odbyciu kary w więzieniu, kiedy moje życie jakby zaczęło się zmieniać. Zacząłem dostrzegać to, że wcale nie muszę ćpać do końca życia, wcale się nie muszę stoczyć całkowicie jakby już w grób, tylko że jeszcze mogę coś zrobić w swoim życiu. Jako że miałem trochę wrogów na mieście, więc na mieście nigdy nie czułem się za bardzo bezpieczny. Zawsze trzeba było się oglądać za siebie, więc Opolska było takim miejscem, gdzie ze spokojem mogłem usiąść tyłem do drzwi i nie martwić się, że ktoś wejdzie po cichu i mi da łeb.
Nikt mi też nie naciskał, żebym chodził do kaplicy. Chodziłem, bo wszyscy chodzili. Ja w tym czasie już też po ośrodku w Krakowie zacząłem się przekonywać o tym, że Bóg ma wpływ na moje życie. Nieraz przychodziłem i siadałem w kaplicy i mówiłem: Boże, albo zrób coś ze mną, albo daj mi umrzeć. Kiedyś Asia zaczęła mówić, Dębska, a może byś się poszedł znowu leczyć, a może byś jeszcze raz spróbował. Nie bardzo miałem ochoty, no jak to człowiek uzależniony głęboko. Miałem 100 tysięcy wymówek, 100 tysięcy pretekstów, że teraz nie mogę, bo nie mam dowodu, nie mam ubezpieczenia. Więc Asia powiedziała, że no przecież to jest do załatwienia. No i kiedy już to miałem, nie miałem jakby wymówki, żeby nie iść na ten detoks. Więc pomyślałem sobie, no dlaczego nie, spróbuję. Pojechałem do Krakowa na detoks. Skończyłem ten detoks. Ludzie ze wspólnoty wtedy zorganizowali mi transport do Milejowic spod Wrocławiem, ośrodek. Byłem w tym ośrodku 5 miesięcy. Wyjechałem. To, co mnie wtedy uczono na tym ośrodku, to już któryś ośrodek z kolei, więc ja to jakby miałem wszystko opanowane. Wszystko wiedziałem teoretycznie, jak trzeba żyć, żeby nie brać. Tylko po prostu nie umiałem tego wykonać jakby w praktyce. Kiedy opuściłem ośrodek, musiałem iść do Wrocławia, to jest mniej więcej 17 km. Nie miałem pieniędzy na PKS, więc musiałem iść pieszo. I tak mówiłem sobie, no co ja teraz zrobię? Wiedziałem, że długo nie wytrzymam. Nawet mieszkając gdzieś u kumpli i nie biorąc. Tak sobie szłem i tak sobie powiedziałem, jeśli Boże istniejesz, faktycznie, jeśli jest tak jak mówią, że jesteś miłością, że masz plan dla każdego z nas, że ja jeszcze mogę coś dokonać w życiu, to zrób to, bo ja po prostu nie umiem. Wtedy też przejeżdża tir z napisem na jakieś tam firmy, a pod spodem adres Katowice i to mnie tak uderzyło. Wróć do Katowic, ale gdzie? No jedyne takie miejsce to była Opolska, więc pojechałem tam. Otworzyła mi Agnieszka. No ja się nic nie odezwała, że opuściłem ośrodek. Poszliśmy tylko do kaplicy pomodlić się. Potem przyszedł padre, spojrzał na mnie i mówi: o Piotrek, to szczęśliwy jesteś. Mówię, no pierwszy raz od dłuższego czasu. No i tak się wypytywał, a co możemy robić? Ja mówię, nie wiem ojcze, co mam robić, no na ten moment nie mam pomysłu na życie. Ojciec mówi, dobra, to przenocujesz tutaj, na Opolskiej, no i po trzech dniach trafiłem do górali. No i jestem w tych góralach od ponad 4 lat już. Dochodzę do wniosku czasami, że to jest moje miejsce. Że tu chciałbym żyć i tu służyć ludziom. Tym, że jestem, tym, że mogę z nimi pogadać. Tym, że mam wkład w utrzymanie tego miejsca, do którego mogą przyjść następni tacy jak ja, którzy mogą się jakby odbić w życiu od tego dna i ruszyć w swoją drogę już. Może niekoniecznie przy wspólnocie, ale w takie trzeźwe życie, takie zwykłe.